dziś otwieramy kolejny z obiektów dla ludzi, którzy mają takie inne pasje niż tradycyjne zawody sportowe, piłka nożna czy też lekka atletyka. Latem otworzyliśmy piękny park alenistyczny na potrzeby naszej młodzieży, która bardzo chętnie tam ćwiczy, a dziś otwieramy Deer Park, który do tej pory był wykonany w sposób taki bardzo amatorski. W tej chwili jest to profesjonalny obiekt, z czego bardzo się cieszą i za co bardzo serdecznie dziękują. Trwają pokazy, trochę nam serce staje czasami przy pokazach, ale to młodzi, odważni ludzie wiedzą, co robią. Obiekt jest homologowany, jest bezpieczny i myślę, że będą się tu świetnie bawić. Bardzo się cieszę, że to kolejne miejsce dla młodzieży, gdzie mogą spędzać czas. Jesteśmy w Szczegomiu, gdzie właśnie otwieramy trzeci taki obiekt w Polsce, legalny Dirt Park. Są to skocznie na rowery, BMX i rowery górskie. Tutaj właśnie możemy z tyłu zobaczyć, jak chłopaki skaczą. No, ogólnie dyscyplina Dirt polega na tym, żeby wykonywać ewolucję na rowerach w powietrzu. No i tu mamy idealny taki tor do tego w Szczegomiu przygotowany. Są to skocznie z najwyższej półki już, miękkie tutaj lądowanie, gdzie mogą trenować trudne triki oraz linie takie już dirtowe, w pełni prawne, na których mamy dwie skocznie i więcej. Mała linia dla dzieci i ogólnie tor jest pięknie przygotowany i zapraszam do Szczegomia.